dniu dzisiejszym odbywają się mistrzostwa gminy w Babingtonie. Mamy dzisiaj rekordową ilość zawodników, 51, 32 mężczyzn i 19 kobiet. W zawodach bierze udział 11 miejscowości z gminy Puck. Dzisiejsze zawody liczą się też do punktacji ligi sportowej, która się odbywa w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze więcej miejscowości weźmie w nich udział, bo za każde zawody otrzymują oni punkty, które się liczą do ogólnej klasyfikacji i podsumowanie następuje w styczniu następnego roku, gdzie właśnie są nagrody za udział w tej lidze. Gra dzisiaj też reprezentacja, która będzie reprezentować gminę Puck na Mistrzostwach Polski Amatorów w Szczecinie, które odbywają się za tydzień. Są faworytami dzisiejszego turnieju. Zobaczymy, jak pójdzie reszcie na tle właśnie tych zawodników. Wspomniał Pan, że reprezentacja gminy Puck będzie uczestniczyć poza terenem naszej ziemi puckiej. Proszę mi powiedzieć, czy to pierwszy raz? Nie pierwszy raz uczestniczą w zawodach właśnie rangi Mistrzostw Polski. Tutaj trenują 2-3 razy w tygodniu, mają zajęcia z Babingtona, gdzie jak najbardziej zapraszają nie tylko z mieszkańców z Żeliszczewa, ale z całej gminy, żeby spróbować się właśnie z tymi najlepszymi i na ich tle zobaczyć, jak się każdy prezentuje. Jakie były wyniki poprzedniego lata? Znaczy, no, Żeliszczewo dominuje, jeżeli chodzi o Babingtona, już od lat ćwiczą, trenują, tutaj mają swoją sekcję, także oni są jakby faworytami tych zawodów i na razie nie schodzą z podium, ciężko z Żeliszczewem, tak powiem, wygrać. Cieszymy się, że właśnie u nas jest taka dyscyplina uprawiana, można ją uprawiać rekreacyjnie, jak też właśnie bardziej profesjonalnie, także właśnie zapraszamy do Żeliszczewa i jak najbardziej można uczestniczyć w tych zajęciach i treningach. Wszystkie wiadomości i relacje właśnie z zawodów są przekazywane przez naszą stronę Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, gdzie można najważniejsze wydarzenia śledzić na bieżąco, wyniki z poszczególnych zawodów. Także zapraszam do oglądania strony.